zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi. Tego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola. Prezentuj! Patrz! Na prawo! Patrz! Panie admirale, dowódca kompanii, kapitan Kucharski melduje kompanię reprezentacyjną marynarki wojennej do uroczystości z okazji 71. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Lat temu, 17 września 1939 roku, zgodnie z postanowieniem paktu Ribbentrop-Mołotow, granice Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Rozpoczęły się aresztowania całych oddziałów polskich jednostek bojowych. Już wówczas do radzieckiej niewoli trafiło blisko 250 tysięcy jeńców i tysiące oficerów. W Kozielsku, Starobielsku, Staszkowie oraz 17 września 1939 roku to początek naszych losowych losów syberyjskich, początek polskiej Golgoty Wschodu, początek drogi krzyżowej, na której zginęły setki tysięcy ludzi, często najbliższych nam osób, naszych matek, ojców, braci i sióstr. Pamięć o nich społeczeństwo musi zachować na zawsze. Odchodzimy dzisiaj Dzień Pamięci. Nieludzka ziemia jest usiana polskimi grobami, zroszona polską krwią. Ileż jest miejsc, gdzie niepogrzebani leżą ojcowie, matki, babcie, dziadkowie. Spotykając się tutaj w tym dniu związanym z 17 września, związanym z bezprzykładną agresją sowiecką na Polskę w 1939 roku. Wspomnieć tych wszystkich, dla których ta data stała się datą tragiczną. Dla większości narodów Syberia jest pojęciem jedynie geograficznym. Jeżeli ktoś pragnie przeżyć wielką przygodę, patrzy na tę nieokiełznaną przyrodę, piękną krainę, z ogromną nadzieją, z oczekiwaniem, że tam jego marzenia właśnie się spełnią i realizują. Natura szybko zaciera ślady
dramatycznej historii, jaka towarzyszy tej ziemi od wielu dziesiątków lat, historii nierozerwalnie związanej z Polakami. Wiedzą, musicie dzielić się z młodymi Polakami. Musicie odbudować tę więź międzypokoleniową, którą z oczywistych względów zerwani komuniści. Żadna książka i relacja pośrednia nie przekaże prawdy o losie Sybiraków, tak jak wy to państwo zrobicie. Mamy naprawdę piękną młodzież, która chłonie opowieści o tym, jak to było kiedyś. Tych opowieści, dlaczego jest tak wielki niedostatek. 17 września 1939 roku ze wschodu wkroczyła do Polski i zaanektowała bardzo poważną część Rzeczypospolitej, Armia Radziecka, Armia Czerwona. 1 września 1939 roku nasz sąsiad zachodni dokonał najazdu zbrojnego. A 23 sierpnia 1939 roku ci dwaj nasi sąsiedzi z zachodu i ze wschodu podpisali układ, który praktycznie stanowił czwarty rozbiór Rzeczpospolitej, młodej, 20-letniej, prawie że jeszcze dziewicy. Te trzy daty stanowiły bardzo zły sygnał dla tego, co nastąpiło kilka miesięcy później i co miało miejsce przez wiele jeszcze dalszych lat. Cały naród polski doznał niesamowitych cierpień, upokorzenia i miliony Polaków pożegnały tę ziemię. Część z tych Polaków 10 lutego doznała pierwszej bezwzględnej deportacji na daleką Syberię i do dalekiego Kazachstanu. Tam łagry, przymusowa praca, masowy głód i masowa śmierć. Zgromadziliśmy się dzisiaj, by otoczyć pamięcią tych, którzy kochali. Kochali ojczyznę i kochali Pana Boga. I ich największym przestępstwem była miłość. I za tę miłość oddali swoje życie. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Około Związku Sybiraków Aleksander Liziński, sekretarz oddziału, zarządu oddziału wojewódzkiego w Gdańsku, pani Irena Witold. Serdecznie panu gratuluję. Na prawo! Chodź! Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś przy pomniku zesłańców Sybiru, by w 71. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę złożyć hołd walczącym w obronie niepodległości i narodu polskiego, a także tysiącom Polaków pomordowanych na dalekiej Syberii i w Kazachstanie. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Thank you.
Jestem w Gdyni, Michał. Żołnierzy, artylerii.